A miejska akcja czipowania psów już ruszyła i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przed gabinetami weterynaryjnymi ustawiają się długie kolejki. Polega ona na tym, że zgłaszamy się ze swoim zwierzątkiem do lecznicy weterynaryjnej. 20 takich lecznic w mieście podpisało umowy z miastem. I w tej lecznicy dokonujemy wszelkich czynności związanych z rejestracją zwierząt i z oznakowaniem. Miasto kupiło 4000 mikrochipów. Wszystkie lecznice dostały po 200, w związku z tym równo i sprawiedliwie. I tam dokonujemy również czynności rejestracji, czyli wypełniamy wniosek, który pracownicy urzędu będą odbierać od lecznicy i wprowadzać do bazy danych. Zapytaliśmy dyrektor Krugły, po co i czy warto, aby nasz pies został zarejestrowany i znalazł się w europejskiej bazie danych. Tylko działanie w jedną stronę, czyli załatwianie wszelkich interwencji związanych z pogryzieniem zwierząt, czy też z porzucaniem, ale również znalezieniem szybkim psa, który się zagubi, który właściciel poszukuje, a nie ma możliwości łatwo znaleźć. Chip, nazywany też mikrochipem czy transponderem, jest niewiele większy od ziarenka ryżu. Wszczepia go lekarz weterynarii pod skórę zwierzęcia, w szyję lub między łopatki. Sam zabieg dla psa jest bezpieczny i prawie bezbolesny. Nie powoduje reakcji alergicznych, a po wszczepieniu nie przeszkadza psu. Zwierzę reaguje na niego jak na zwykły zastrzyk. Chip zawiera unikalny numer złożony z 15 cyfr. Jak podkreśla dyrektor Krugły, warunkiem skorzystania z akcji jest okazanie książeczki szczepień psa oraz posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.